Witamy z powrotem w Warszawie. Właśnie robię jajka dla mnie i dla Johna. Co dzisiaj? Od samego rano ogarniam nasz kalendarz na cały tydzień. Bardzo Wam polecam, to mi tak pomaga, że spisuję sobie co, kiedy, na jaki dzień. A myślę, że ten czas też taki świąteczny to może i Wam pomóc. Chciałam Wam pokazać nowości. John Mikołajki mi kupił, mimo to, że Mikołajki są za kilka dni, ale kupił mi kubek taki świąteczny ze Starbucksa, który tak mi się podobał, a jakoś mi szkoda było wydać na to pieniądze, są powiedziała dobra na Mikołajki. No i co? Jajka się robią. Ja biorę się zaraz za edytowanie vlogów, ale też musiałam ogarnąć kilka rzeczy z pracy. No, jestem na zwolnieniu na wakacjach, ale zaraz chyba pójdę na zwolnienie lekarskie, bo już jest ten czas. Już moja lekarka mówi mi od jakiegoś czasu, że może Justyna byś odpoczęła trochę, już jest ten czas. No, ale wykorzystuję wszystkie takie dni wakacyjne najpierw. No i co? Tak zaczynamy swój dzień. Zapraszam do oglądania kolejnego Vlogmasa. Właśnie czytam komentarze z poprzednich filmików i chciałam Wam pokazać. Sporo osób się pyta o to. To jest dostawka do łóżka. Już Wam pokazywałam, ale jak nie widzieliście, to jest z firmy Maxi Cozy. I to będzie w sumie tutaj. A ja śpię po tej stronie. Tutaj będzie to łóżeczko. Można... czy dostawa do łóżka, są takie specjalne pasy, zamontujemy. Co mi się podoba w tym łóżeczku, dostawie do łóżka, to jest to, że po pierwsze można go bardzo łatwo spakować, jakbyśmy gdzieś jechali czy cokolwiek, to jest torba do spakowania, bardzo łatwo się to pakuje, też łatwo się to ogarnia. Zaraz Wam pokażę, jak John to wszystko pięknie ułożył z Matyldą, z pomocy Matyldy. Jest też wyjątkowo komfortowy materac. Ten materac jest naprawdę taki fajny. Mi się podoba też ten mesh, że wiecie, to jeśli chodzi o zasypianie dziecka i widzenie dziecka, to też jest super. Duży kosz do przechowywania rzeczy. Tutaj będą rzeczy na noc, tak jak pieluchy, dodatkowe rzeczy do spania i tak dalej. To wszystko tutaj ładnie ułożę. Taki jest plan. No i łatwe przesuwanie i naprawdę to jest idealnie dopasowane. Może być dopasowane do łóżka rodziców, bo tutaj macie regulację i to bardzo łatwo się reguluje. I też to może być kołyska. To się przemienia, to się po prostu klika w drugą stronę i też może być taka kołyska. No i też właśnie jak będzie koło łóżka, to się ściąga. Jak widać, już Wam pokazuję. Widzicie, zdjęłam ten dół. To dopasujemy tutaj do łóżka i będę mogła cały czas widzieć dzisiaj, jak śpi. To u nas no, się sprawdza. Jak będę karmić w nocy czy cokolwiek, to jest super rzecz, żeby mieć koło łóżka. Dziecko jest blisko. Nie jestem osobą, która śpi w łóżku z dzieckiem, bo ja bym nie mogła spać, ja bym się po prostu bała, że coś się stanie dziecku, ale oczywiście like no judgment, jak tak robiłaś, naprawdę. No i to jest takie bardzo dobre rozwiązanie, żeby być bardzo blisko dziecka, tuż obok. No i u nas się takie rozwiązanie sprawdzi. Jeśli chodzi o łóżeczko, zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić po prostu dziecku komfortu. Jest, moim zdaniem jest eleganckie, takie modne, fajnie wygląda, ale też, no jak mówiłam, ten wygodny materac to jest też super. Jeśli chodzi o tapicerkę łóżeczka, to jest wykonana z takich miękkich
przewiewnych tkanin EcoCare, pochodzących z 100% z recyklingu i to też właśnie upewnia dziecku komfort. Są też cztery pozycje pochylania, pozwalania po prostu ułożyć dziecko pod takim kątem, szczególnie jak na przykład wasze dziecko ma jakieś objawy refleksu czy cokolwiek, to może też wam mocno pomóc. On tu pokazuje, jak łatwo jest przenieść od miejsca do miejsca to łóżko. No i oczywiście Matylda też chciała upewnić się, czy jej baby by też się tam zmieściło i czy to będzie komfortowe dla jej dziecka. Jakbyście byli zainteresowani, to podlinkuję łóżeczko dostawy do łóżka poniżej. Jak już jestem w kuchni, to stwierdziłam, najpierw zjadłam. Ja stwierdziłam, że ugotuję nam chili, bo nie mamy nic do jedzenia. Wiecie, po wakacjach to jeszcze musimy uzupełnić nasze zbiory w lodówce i nie będę miała dzisiaj czasu pójść na zakupy. John też nie, bo ma też intensywny dzień w pracy. Ale mamy wystarczająco, prawie wystarczająco składników na chili. I ja to daję do wornowaru. Crockpot po angielsku. Ale najpierw trzeba mięso zrobić takie, wiecie, lubię mieć takie mięso mielone, takie trochę chrupiące. Cebulę też tutaj smażę na szybciutko, żeby była taka clear. No taka troszeczkę podsmażona. Dodaję co mam w domu, mam kukurydzę, mam te, beans, what are beans? Fasole. Mam taką białą, czerwoną, to dodaję przyprawy wszystkie, które mamy, jeśli chodzi na chili i obiad będzie gotowy i możemy zjeść z ryżem, bo też mamy ryż, sprawdzę czy mamy. Mamy ryż brązowy, idealnie. O, i nawet też mamy basmati, to może to i też mamy kaszę. To mamy różne opcje, kto co lubi. I to mam nadzieję wystarczy na obiad na 2 dni, żebym jutro nie musiała gotować. Szczególnie, że jutro są Mikołajki i Ula i Roman chcą przyjść do nas, to też tak to wygląda. Będzie dobrze. Też co jest bardzo dobre, to jest dodać tak szklankę rosołu. To też jest coś, co polecam, bo to dodaje taki dodatkowy smak. Jak nie macie rosołu zamrożonego, to kostkę bulionu to też jest ok. Mamy 10:30. Dodam na niską temperaturę. Szczególnie, że mięso już jest ugotowane, to nie musi być, wiecie, chodzi o to, żeby tak fajnie się razem gotowało. No jak mówię, ja czekam, żeby mięso było takie brązowe, zaraz wam pokażę, jak ja lubię, ale to, wiecie, up to you. Ja też używam mielonego kurczaka, nie, to jest indyk, mielonego indyka. To też jest ważne. Dodałam czosnek, cebulę. No i za chwileczkę będzie gotowe. Już mogę dodać do tego wszystkiego te moje fasole, kukurydzę i tak dalej. No i tak tutaj wygląda. Dodałam paprykę, troszeczkę papryki wędzonej, słodkiej, troszeczkę ostrej. A cumin. No i tak się będzie gotowało. Dopóki John nie kupi pomidorów i doda pomidory i też będzie się to może tak się gotować przez godzinę i godzinę i godzinę. Jesteśmy w pokoju Zidzi i mam ogromny worek ciuchów, żeby przejrzeć, gdzie tutaj są rozmiary 62, to wiecie, takie trochę większe. Chcę wybrać, co będę na 100% korzystać, a i resztę
oddaję koleżance. No, żeby to nie trzymać i też po prostu nie uda mi się. Wiecie, nie uda mi się wszystkich tych suków wykorzystać, co inna koleżanka mi daje. To po prostu stwierdziłam, że to będzie najlepsze, no bo taki worciuchów to nie ma szans. Też nie wypiorę wszystko. Aha, jakie słodkie. Nie wszystko, jak mówię, nie wszystko wypiorę, ale chciałam zostawić sobie po, wiecie, 10, 20, a to jest 56 nawet jeszcze. I takie bardzo fajne, słodkie. Co to sobie zostawię, to jest też 56 HM-u, to też jest takie. Ale na przykład wiem, że tego nie wykorzystam, bo zimowe dziecko, wiecie. To też wiem, że niektóre rzeczy to po prostu nie wykorzystam i mogę już oddać. No, ale jak mówię, niektóre rzeczy są przesłodkie. No, taki plan jest, żeby też porobić, już zacząć pranie ogarniać, bo jeszcze tego nie robiłam, poskładałam sporo rzeczy, ale prania nie ogarnęłam. To myślę, że to też w tym tygodniu jakoś, jak mi się uda, to też to zrobię. Kurczę, nie zawsze są rozmiary i to wszystko wygląda takie małe. Okej. Okay. To było Matyldy. Pamiętam. So cute. To też było Matyldy i Emę. Tak fajnie, że niektóre te rzeczy wracają, ale popatrzcie, ile dzieci już przez to chodziło. To jest takie dla mnie najbardziej fascynujące, że tyle dzieciaków już przez to przeszło i nadal te rzeczy moim zdaniem wyglądają, no widać, że były prane, ale no jak nowe. Niezniszczone, nieprzeplamione. Wiecie, dla mnie to jest szok i cieszę się, że możemy tak, że tak z koleżankami się wymieniałyśmy, bo no to jest dobre, żeby, wiecie, nie marnować i pieniędzy i po prostu mieć takie, a to jeszcze jest z metką. O. Na Easter. So cute. Ja już wróciłam do domku, właśnie sobie zrobiłam herbatkę świąteczną. Super pachnie, taka jabłkowa, cynamonowa. No i chciałam wam pokazać, co tutaj jeszcze wróciłam i dodałam ryż do tego slow cooker. Zmieniłam, żeby było z niskiej temperatury na high. I teraz tak z godzinkę poczekamy i obiad będzie gotowy. I to jest... Dlatego lubię ten slow cooker. Dodałam tutaj ryż, bo było bardzo takie wodniste i stwierdziłam, dobra, niech ten ryż zaobserwuje, weźmie trochę tej wody. Jak będę musiała trochę dolać wody, to też jest ok. Można właśnie wtedy więcej rosołu dodać, czy właśnie zwykłej wody, czy więcej pomidorów, żeby ten ryż miał taki smaku właśnie chili. I ja bardzo lubię ten chili podawać, jest dobry ze śmietaną, oryginalnie chyba ze śmietaną się podaje i z serem. Ja na przykład lubię bardzo z serem cheddar, myślę, że to jest super sprawa. Wróciłam też do domu i wzięłam się za pracę.
Chciałam jeszcze tutaj ta świeczka halloweenowa stoi, bo dzisiaj z niej skorzystam i już skończę. Zaraz ją zapalę. No i też moja ulubiona część świąt to jest zapalenie wszystkich światełek, żebyśmy mieli takie fajne, klimatyczne. O! Fajnie i klimatycznie w domku. Teraz choinkę. Zanim dziewczynki wrócą, ale mówię wam, nawet nie ma 16. O, uwielbiam naszą choinkę taką zapaloną. Ale generalnie bardzo lubię naszą choinkę i nasze dekoracje w tym roku. Jakoś, nie wiem, mi się strasznie podobają. Jedynie co, te już kwiatki już przeżyły swoje, jutro je wyrzucę. I bo wiecie, już wysychają. To ten stroik będzie na środku i tak zastanawiam się, czy gwiazdę betlejemską sobie też na stół nie kupić, bo tak jakoś, nie wiem, to jest taki jeden element, co trochę mi brakuje. Plus ja zawsze, nie wiem co za, nie zawsze, bardzo często mam żywe kwiaty w domu. To jest jeden taki element, co myślę, że będzie fajne. Yeah, go see. What? Go number five. Number five. 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 Emma five. Come show me what's inside. Emma five. Emma, Matilda has it. I want to want the zadanie. What's the zadanie? Blue. Wow. Blue. Blue. Numer 5. Jakie mamy? Rodzinny uścisk. Musimy poczekać na tatusia, to jak ten, jak skończy pracę, co? Rodzinny hug, tak? No. I dostałyście czekoladkę też? Wow, yummy. Open this. Yeah, you can open it. Open. Ja pokaż, jak otwieram. Tak, dobrze. O. Jak jem. Jak ja szedę. Okej, open it. A popatrz, Emma ma rację, przy stole, dobrze? Żeby czekolada się nie... Tak na niebie. Super. No, let's see. Mieliśmy zadanie wczoraj, żeby przeczytać książeczkę świąteczną. Ale my w przeczytaliśmy. Inną, tak? Nutcracker. Nutcracker, dobra. To dzisiaj też przeczytamy świąteczną książeczkę. Nowa. Kicia, Kocia i Nunuś idą święta. Kicia, Kocia wygląda przez okno. Nunuś, pada śnieg. Nunuś podchodzi do okna. Och, zachwyca się ucieszony. Świat jest biały jak puchowa pierzynka. O, popatrz, tam jest Nunuś. A gdzie jest Kicia, Kocia? Tu jest Kicia, Kocia. Tata, a tutaj mama, a tutaj jesz. Jesz, super. Idą święta. Dobra, tak wygląda chili już zrobione. Dodałam troszeczkę sera. I jak mówię, trochę za dużo ryżu wsypałam, ale starczy nam na jutro. Jutro na pewno nie będę musiała gotować. Dziewczynki już poszły spać. Teraz na topie jest to, żeby mama z nimi siedziała, dopóki nie zasną. Jutro są Mikołajki, to Matylda dostaje od Mikołaja pamiętnik z kodem. Wprowadź twoje hasło. Pamiętnik z kodem, bo to bardzo chciała. To jest od 6 miesięcy mówi o tym pamiętniku. Emma dostaje puzzle. Jak to się wyłącza? Oh, Lord. Dobra, jutro dostanie. Myślę, że będzie okej. No, także tak. To nie jest twój pamiętnik. No, kochani, może przy pakowaniu prezentów już zakończę tego dzisiejszego vlogmasa. Jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz
na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Przypominam, że to łóżeczko, dostawę do łóżka, którą pokazywałam, podlinkuję poniżej. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytanie, to też komentujcie poniżej. Tutaj szykuję specjalnie buty dla Mikołaja, żeby dziewczynki widziały, jak Mikołaj chodzi po domu. Taką zabawę sobie wymyśliłam. Polecam, bo naprawdę u nas to się super sprawdziło. Dziewczynki po prostu myślały, że no Mikołaj im wszedł do domu i była to cudowna zabawa dla nich i też dla nas. No i jak już mówiłam, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze Matylda i ja i nasza baby Emma i future baby i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!